Jeszcze w Kaliszu było miasto gwiazda. Właściwie, dlaczego nie mamy sobie zadawać takich pytań odnośnie każdego dowolnego miasta? Ale spróbujmy zacząć od Kalisza. Dlaczego na przykład zadałam sobie takie pytanie? No na przykład dlatego na mapie z XVIII wieku Kalisz zaznaczony jest jako gwiazda. I tutaj jeszcze chyba była jakaś bitwa. To jest taka potyczka. No proszę, inne miejscowości nie. Nie. Jakieś takie o. A tu gwiazda. Wątpiącym powiem tak, że nie każde miasto gwiazda zachowało się do dzisiejszych czasów. Właściwie większość się właśnie nie zachowała. I to, że dzisiaj chodząc po Kaliszu wydaje nam się, że nie ma tam ani śladu bastionów, nie oznacza to, że tych śladów po pierwsze naprawdę nie ma. Być może trzeba się tylko uważniej przyjrzeć. A po drugie, wiele miast tak jakby zostało przebadanych trochę lepiej przez archeologów i tam się te bastiony znalazły. Chociaż patrząc po mapach, patrząc po nawet starych mapach, nie widać tam, żeby kiedykolwiek były bastiony, a jednak są w warstwie archeologicznej podziemnej. Dlatego wydaje mi się, że powinniśmy uważniej się przyglądać także starym mapom. A co widzimy dzisiaj? Dzisiaj mamy mniej więcej tak, że mamy starówkę, mamy planty. W Krakowie też są planty na miejscu bastionów, więc znacie bastiony na plantach w Krakowie? Nie, zostały całkowicie wchłonięte przez miasto. A jednak tam już jest oficjalne potwierdzenie, że tam te bastiony były, więc tu być może też. Tutaj są jakieś takie dziwne rzeczy, tu w parku też są jakieś dziwne rzeczy, może to dokładnie nie widać, ale jak się człowiek trochę poprzygląda, to różne rzeczy widzi. Miasto Kalisz jest w Dolinie Rzeki położone. Mniej więcej tak, że tu mamy tak zwaną pradolinę. Dopiero tutaj się pojawiają wysokie rzeczy. To znaczy w zasadzie poza miastem był to teren całkowicie zalewały. Zresztą jak oddalimy naszą hipsometrię, zobaczcie, że on był w zasadzie całkowicie terenem zalewowym. Więc to wcale nie było jakoś dobrze miasto. Znaczy, jak szła wielka fala, to przeleciało tutaj po całości. Więc, a na przykład tutaj, zobaczcie, tu jest to pseudogrodzisko kaliskie, które być może kiedyś było ogrodem jak najbardziej, ale nie nazwałabym tego miejscem, gdzie kiełkowała polska państwowość raczej, gdzie schroniła się polska państwowość po tym, jak inne rzeczy zostały zniszczone. Ja bym jednak szukała pierwotnej państwowości tutaj, tylko jakieś 100 metrów niżej. Dobrze, co my tu widzimy? Pamiętacie, jak wyglądają zazwyczaj miasta gwiazdy, że jest sobie miasto gwiazda, po czym jest coś w rodzaju tunelu lub nie tunelu, ale jakiegoś połączenia mostu i w tej części na przykład, a może gdzieś indziej, jest fort, taki okrągły. Szukałam tutaj tego fortu, niestety nie za bardzo. Być może on się nie zachował. Tutaj mamy jakieś takie rzeczy, takie jakby znowu resztka czegoś. Tu mamy takie coś, ale to jest współczesne. Zobaczcie w ogóle, ładny fort, prawda? No. A co to jest naprawdę, to zaraz zobaczymy. Wojewódzki szpital. Tak, moi mili. Jak to się można pomylić? Ale z daleka wygląda jak taki okrągły fort, prawda? Może ten szpital został zbudowany na miejscu jakiegoś okrągłego fortu. Kto wie, kto wie. No dobrze, a przestajemy fantazjować, bo nie mamy na to żadnego potwierdzenia. No tutaj widać znowu coś było, ale tak nie za bardzo widać te zygzaki, co nie znaczy, że ich nie było. Spójrzmy na inne mapy.
tutaj mamy mapę z 1800, znaczy wydaną w 1825 roku. No niech tam, ale ta mapa jest o tyle ważna, że zobaczcie tutaj ta fosa, widzicie? Ona nie idzie już tak na wprost, ona idzie tutaj takim zygzakiem, jakby tutaj były jakieś takie resztki bastionów, może nawet tutaj był dodatkowy, tylko że to wszystko zalane, zniszczone, więc niewiele się ostało. Wydaje mi się, że znowu mamy tutaj sytuację, że na ruinach gwiazdy po prostu wyrosło miasto, ponieważ było to miejsce, które i tak nie nadawało się do uprawy roślin, a ludzie raczej się starali grupować, bo było z jakiegoś powodu niebezpiecznie na zewnątrz, więc woleli tutaj mieszkać. No i dalej mamy tą główną ulicę. Tutaj mamy cmentarze. Na tych, może wrócimy tutaj. O, tutaj mamy takie dwa wysokie miejsca, które podejrzewam o to, że kiedyś mogły być jakąś wieżycą albo czymś. Dlaczego one są ważne? Dlatego, że teraz tu są cmentarze. Tutaj teraz nie ma tego drugiego cmentarza, ale on tu był kiedyś, na innych mapach jest. Tutaj mamy cmentarz i tutaj mamy cmentarz. Czyli tutaj było dużo kości. Być może były różne epidemie i po prostu dokoptowywano do kolejnych kości kolejne. W ten sposób już nigdy nie dojdziemy, które kości kiedy zostały pochowane. Tak się właśnie fałszuje historię i czasami jest tak, że na pomniku jest napisane, że o, to są groby z II wojny światowej, a w rzeczywistości są tam groby i z II, i z I wojny światowej, a może i nawet starsze. Odkrywa się niejednokrotnie takie miejsca w Polsce. O, tutaj kolejna mapa. Schyłek XIX wieku. I co? No i też mamy tutaj takie zygzaki, a tutaj mamy plac musztry Korpusu Kadetów. Tu w ogóle były jakieś wojskowe ćwiczenia. I też jakieś dziwne rzeczy są. No i co? I to jest ta główna ulica, która wychodzi nam tutaj. Ja bym się nie przyzwyczajała do tego wyglądu tych budynków, bo to mogło się 5 razy pozmieniać. O, ale tutaj mamy już wyraźnie zaznaczony jeden cmentarz, drugi i trzeci. Czyli mamy tak, do oznaczenia 13, 16 i 15. Sprawdźmy tą 15. Gdzie tu jest ta legenda? O, tutaj. 15. 15 to jest cmentarz grecki. Słyszeliście o Grekach w Kaliszu? Nie. Oczywiście chodziło o grekokatolicki, ale ten grecki. 16 to jest ewangelicki, a 14 cmentarz pusty, a 13 cmentarz rzymskokatolicki. Teraz jak to cmentarz pusty? Aha, chyba chodziło o to, że tutaj było puste miejsce na następne groby. No to i tu prawdopodobnie jeszcze kolejne. No to ciekawe z tym cmentarzem greckim, nie? Jak to się czasem śmiesznie wydawało. No dobrze. Tu mamy ładne, bardzo ładną mapkę, ale już widać, że wyprostowano kanał. Mamy 1800, znowu ta sama data, zobaczcie. Tu mamy 870 i jest tak, a tu mamy już wyprostowane. I tutaj ten plac kadetów jest zaorany, tutaj wyprostowano to i tutaj i leci tylko alejka. No i tu właśnie mamy moment, kiedy tak naprawdę nie wiadomo, która mapa jest prawdziwa. I kiedy powstała, bo być może mamy tutaj przykład właśnie takiej fajnej fałszywki, która niby powstała w 1878 roku, a na przykład wcale nie powstała, tylko powstała na przykład 50 lat później, tylko podpisana jako 1878 i w tym momencie mamy zupełnie różny czas, a na mapach mamy inne budynki. No, tu mamy ciekawy budynek. No, jest co oglądać w Kaliszu. Naprawdę warto odwiedzić tę miejscowość. Ja nie byłam, wybieram się od lat, ale jakoś tak zawsze mi brakuje czasu albo coś, jakieś ciekawsze miejsce znajduję i odchodzi w siną dal. Tutaj widać, że się troszeczkę rozbudowały nasze cmentarze. Znowu trochę inny zasięg niż w poprzedniej mapie. No i
co tam dalej mamy? Czy tutaj na mapie coś więcej widać? No tutaj widać jakiś ciekawy zakład gazowy. Widzicie? Była gazownia. Podobno w 1878 roku była tutaj gazownia. No, tu jeszcze jeden jakiś cmentarz. Także mapy, oglądać stare mapy. Tu jest cegielnia. Właściwie jedna mała cegielnia na takie duże miasto. No dobra. Na pewno jest tu wiele rzeczy jeszcze do odkrycia. No nic, zobaczymy co dalej. Dalej, mamy taką dosyć dokładną mapę, ale z którego ona jest roku? Jest dosyć współczesna. Tak, to jest tuż przed II wojną światową, ale jest dosyć dokładna, tylko tak niezbyt przyjemnie podzielona. No ale dobra. Tutaj mamy kawałek miasta. I tutaj widać właśnie to, że już jest ten przekop zrobiony i on już jest trwale zrobiony. Ale ten, pamiętacie, tutaj szedł takim zygzakiem wcześniej. Patrzę, co jeszcze, może coś ciekawego widać. Mosty widać. No, ja myślę, że tutaj można by niejedno przeanalizować. Zobaczmy, co tu jest. To jest druga połowa miasta. Tak? O, tutaj mamy te cmentarze, ale już zobaczcie, tylko tu i tu. Reszta tutaj pochłonęło miasto, to są dosyć nowe budynki. Ale tutaj ta część, która jest tutaj, zwłaszcza to na wyspie, tutaj ta część też jest na podwyższeniu. Jeszcze są dosyć stare. Tutaj jest ten budynek. Kiedyś było więcej budynków, ale część już nie dotrwała. Tu mamy jeszcze jedno. To jest, no nie wiadomo, ale chyba też lata 30. O, zobaczmy. Tutaj mamy zaznaczone ważniejsze budynki. Tu mam znowu cmentarz chrześcijański i cmentarz prawosławny, ale już tylko jako hasło. I już też mamy ten prosty kanał. Dalej, no i jeszcze takie niby stylizowane na bardzo starą mapę, ale w rzeczywistości 1812. No, nie jestem pewna, czy to jest na pewno 1812, ale nie będę się kłócić, trochę jest to przekręcone. Tu widać, mamy takie coś. O, i tutaj jeszcze mamy ten zygzak, widzicie, że tu jeszcze był stary przebieg kanału. No i tutaj wyraźnie widać, że całe miasto jest w dolinie, całe usieńkie. Więc jak szła fala, to zmywała wszystko jak leci. I może rynek się tylko nie topił, ale tutaj ta okolica to nie za bardzo. Także taka, no, czasami jest to dobre położenie, a czasami właśnie niedobre. No to różnie bywa. Aha, no i teraz przechodzimy dalej do architektury. Mamy lata 30. Więc ale XIX wieku, więc mogą być to budowle rysowane tuż po jakimś kataklizmie naturalnym bądź wojennym, ciężko ocenić. I mamy tutaj co ciekawego. Mamy państwa w kapeluszach. Mamy po pierwsze mało ludzi bardzo i mamy ogromne budynki. Mamy naprawdę ogromne budynki przy takich malutkich ludziach. O, tutaj matka z dzieckiem idzie, tu jacyś ludzie to boły niosą. W oknach nie ma okien, wypalone są jakby. No i budynek jest naprawdę ogromny. Co tu jeszcze widzimy? Znowu rysunki w podobnym wieku. A może to tylko fałszywka? Nie będę się upierać. No i znowu ci bardzo mali ludzie. Tu mamy
już połowę, no drugą połowę XIX wieku. I znowu malutcy ludzie, jakiś powozel, wszystko takie małe, małe, małe i nagle takie ogromne, ogromne budynki. No i to. No i to. Obelisk. Taki mroczny i jakby, no nie wiem, złowrogi. Takie mam wrażenie za każdym razem, kiedy je widzę. No tutaj mamy, znowu wracamy do pierwszej połowy XIX wieku i mamy tutaj takie budynki jakby na gołej ziemi stojące, bardzo, o bardzo wysokich oknach, w stylu, no można powiedzieć, naśladującym rzymski. I znowu niezbyt wysocy ludzie w tych charakterystycznych kapelusikach. To bardziej współczesne, to już wiek XX. To zdjęcie mnie interesuje dlatego, że ten budynek stoi na czymś takim, z jakimiś takimi okienkami dziwnymi. To jest w parku. Zakład wodoleczniczy. Widocznie było tu jakieś źródełko. Może to jest jakaś resztka zabudowań tych wcześniejszych. Dalej, tu mamy zdjęcie ciężko powiedzieć, kiedy ono było wykonane, ale powiedzmy, że początek XX wieku i znowu mamy tutaj, wzięłam je dla skali, bo zobaczcie, to są zdjęcia, co prawda dzieci, dorośli są mniej więcej tutaj tego wzrostu, ale nadal macie taki ogromny otwór, a tutaj taki mały człowieczek. No i to jest właśnie pytanie, po co tak budować. Tu mamy teatr. Teatr ma tutaj jakieś rzeźby anioła, coś. Bardzo, bardzo piękna architektura, ale znowu bardzo przeskalowana. Tutaj ludzie to są tacy, że ledwo dosięgają do klamek. Bardzo mi przypomina budynek teatru w Krakowie. Może ten sam projektant. To jest też niby fotografia, ale taka trochę wyskrobana, nie wiem, podretuszowana. Dobra, to znowu mamy w mieście ratusz. Ratusz jest naprawdę, naprawdę robi wrażenie. A jednocześnie zobaczcie, jacy są ludzie. Ledwo tutaj do pierwszego goniowania sięgają. A zobaczcie, to jest teoretycznie... O, albo tutaj. Wszystko jest tak ogromne. Aż naprawdę trudno uwierzyć. To robiłoby wrażenie, nawet jakby było połowę mniejsze. Co my tu dalej mamy? Tu mamy dworzec. Dworzec jakimś cudem częściowo przetrwał różne wojny, tylko że przetrwał w stanie szczątkowym. Pokazuję go znowu dla skali. Zobaczcie, jakie są okna. Zobaczcie, jacy są ludzie. Tutaj ten człowieczek tutaj ledwo wejrzy tam do środka przez okno. No i mamy tutaj znowu jakieś... Może to jest jakaś przebudowa tak naprawdę, ale tutaj mamy takie rzeczy. Gdzieś znalazłam lepszą. O, tu jest lepsza pocztówka. Gdzie trochę lepiej widać. Tu już jest jakby wejście przerobione. Ale to jest nadal bardzo, bardzo, bardzo wysokie. To w ogóle nie wiadomo. A tutaj jest taka iglica. Ciekawe, co to było. Z jakiego materiału. No w każdym razie, to są te do napełniania. Tak jest to powiedziane oficjalnie, że się napełniało tym lokomotywy, żeby mogły na parę jeździć. Dobra, jak wygląda teraz? Teraz wygląda tak. Teraz wygląda tak. Szkoda gadać, inaczej mówiąc. XXI wiek. Okna z plastiku. Tu jakaś tania terakota, prawda? I my jesteśmy podobno bogatym krajem. A 100 lat temu takie rzeczy robiono. Do przemyślenia. Tu w ogóle chciałam podziękować Lokalsowi, który mi przesłał też dużo zdjęć budynków. Później je pokażę tak ciurkiem, ale ja w międzyczasie znalazłam też kilka swoich, więc będę je pokazywać. Po prostu pokażę i te. To jest cerkiew, która bardzo, bardzo, bardzo przypomina tę cerkiew z Warszawy. Zresztą wiele innych cerkwi.
One są nie tylko w Polsce, ale są w wielu innych krajach. Są różne teorie na ich temat, na przykład takie, że wcale niekoniecznie zbudował je car, tylko je zaadaptował. No niech tam im będzie, ja się nie będę wypowiadać na ten temat, ale faktem jest, że cerkwia była i rzeczywiście robiła wrażenie. Popatrzcie sobie, jacy mali byli ludzie, jaki to jest ogromny budynek. Znowu, kto go budował, za jakie pieniądze, skąd wzięto. A, to jeszcze kawałek tego teatru, tylko z innej strony. Jest tak nad rzeką, tak się w ogóle schodzi z teatru wprost do rzeki. To też jest, on jest tutaj tak, już takie trochę dziwne to jest. A tutaj widać jakby, tutaj coś urwało kawałek budynku, nie? I tutaj coś dobudowane, to jest takie... troszeczkę bez sensu, jakby przebudowa wygląda. No to jest miasteczko. Szpital Świętego Ducha. No, niech mu tam będzie, ale zobaczcie, znowu widać te charakterystyczne okna Zakopane. Może tam było jeszcze piętro niżej. Tutaj też jakieś takie okienka. Mamy dużo, bardzo dużo na temat Kalisza różnych publikacji, ale no to znowu te okna. Ale czasami ciężko się przez nie przegrzebać, bo ilustracje są słabej jakości, czasami tylko takie, no, skan wydruku, ale widać tu znowu takie rogatki jakby, to jest budynek celny, to coś w rodzaju rogatki, także można by tu naprawdę spędzić lata na odgrzebywaniu tego. Tu znowu jest jakiś stara książka o Kaliszu. Kalisz został potwornie zniszczony w czasie I wojny światowej. No tu właśnie widać, że komuś to miasto Gwiazda bardzo nie pasowało już w I wojnie światowej. Bo miano zniszczyć, ale i tak się chyba wszystkiego nie udało. Tu mamy tę katedrę. Właściwie kościół świętego Mikołaja. Nie wiem, czy to była kiedyś katedra. Może była... Tutaj znowu ciekawy budynek Straży Ogniowej. Zobaczcie, jaki piękny. Co my tu mamy? Tu mamy wnętrze kościoła. Kolegiaty. No, to jest takie miasto, o którym naprawdę można by nie jedną książkę napisać. Tutaj znowu te rogatki. Może to będzie lepsze zdjęcie. Nie, w ogóle to jest tak, że było dosłownie kilka zdjęć niektórych budynków. Poza tym reszta nic. O, a tak wygląda mieszkaniec Kalisza, sieradca, okolic. Bardzo sympatyczny pan. Trochę z urody przypominającego pana Mrozińskiego od Głagolicy. Tak, tak. Także może tak wyglądał typowy Polak. To palto było prawdopodobnie w oryginale bardziej granatowe. Że takie typowe polskie kolory to nie jest biel i czerwień tylko, ale biel, czerwień i taki ciemny szary granat. No dobrze, ale zacznijmy oglądać te zdjęcia, które dostałam. To jest właśnie jeszcze jedno zdjęcie od kolegi z Kalisza. Może w ogóle powinnam przeczytać, co on pisał o tym jako Locals. Miasto to było niszczone kilka razy i jedyna ulica, na której były sutereny, to obecna ulica Chopina. Miałem tam kolegę i mieszkał w takim mieszkaniu wraz z rodziną. Nie pamiętam, czy pod tymi domami były piwnice. Tłumaczono nam, że po wojnie wykorzystywano każdy kawałek miejsca nadający się do mieszkania. Legendy o tunelach są do dziś, jednak nikt nie udostępnia nic takiego. Wieść gminna niesie, że podczas rewitalizacji placu koło kościoła ojców Franciszkanów zawalił się takowy tunel, lecz nikt tego nie badał, a jedynie go zasypano. Jeśli chodzi o mapki starsze, to są bardzo rozbieżne. Na jednych jest prawosławna świątynia, na innych jej nie ma. Istniała na obecnym placu Jana Pawła II. Teren jest raczej obecnie niedostępny. Stale po tym miejscu jeżdżą samochody. Tak. Czyli wracamy do zdjęcia. Tutaj znowu mamy zdjęcie. Tak. Widać, jak nieproporcjonalny był to budynek nawet do tych mieszkalnych. Ogromny. Jest
mieście, nie bardzo wiadomo po co i na co, a tutaj już mamy ten budynek zniszczony. I tu też widać, no, tutaj taki człowieczek, a tu taki ogromny. Są ciekawe, dlaczego zamazano, zobaczcie, tutaj jest totalnie zamazane niebo. Co tam było na tym niebie, że jest zamazane i zamalowane? Jakieś niewygodne rzeczy, czy co? Czym dziwne to jest? No dobrze, tutaj mamy jeszcze zdjęcie, kiedy ona istniała. Tak trochę w innym stylu budowana niż reszta. Tu jeszcze inne zdjęcie. Jeszcze inne. O, i jeszcze inne. Nowe miasto wyglądało na takie mocno podupadłe. No jeszcze tutaj takie trzy coś. I tu jeszcze zdjęcie teatru. Stąd lepiej widać tego aniołka. A tu jakiś gryf albo co? Gryfy? Możliwe. Tu nie wiem co. No tak, tu znowu. O, tu już jest ogrodzone, czyli będą wyburzać. Szkoda, wielka szkoda. Też widać, jak to, no, tu była klamka, znowu na wysokości czoła człowieka. Tu jeszcze mamy most. Znowu teatr. No ciekawe, po co te okienka były takie. Tu jeszcze coś. Inny budynek. Tak, kiepskiej jakości reprodukcja. No i nasza mapka z gwiazdą. O, tu lepiej widać. Też lepiej widać. Takie... w tym stylu jest wiele budynków w Polsce. No tutaj mamy rynek. Jak sobie trochę na żywo część oglądam. Może jeszcze coś dojrzę spontanicznie, ale nie. Jakoś jest tak pochmurno, wszystko popalone, no nie mogli zrobić to w lepszej pogodzie, tylko tak wszystko takie martwe jest. Tu znowu chodzą ci ludzie w melonikach. Jakoś nie wiem dlaczego, ale nie mam zaufania do tych ludzi. Pamiętacie, jak byli ubrani Polacy, co tam wrzucają obrazek z panem? Jakie to jest, jacy to są inni ludzie. No i plan miasta, to już go oglądaliśmy chyba w jakiejś formie, ale to jest już znowu z tym nowym przekopem. Tu ta straż ogniowa, którą widzieliśmy wcześniej. Ale tutaj widać, że w oryginale nie było praktycznie zieleni, jakieś rachityczne drzewka. O, niebo to chyba domalowane. O, a w rzeczywistości wyglądało to tak. Także wracając do samego kalisza z lotu ptaka. Tutaj niestety satelita jest zasłonięta przez 3D budynki. Nie umiem tego dziadostwa wyłączyć. Ale dobra, zobaczmy co tu... A, co chciałam pokazać? Chciałam pokazać... O, bank! Co za niespodziankę. Pokazać wam ten budynek, o tutaj. Jaki on tutaj dosyć widać, jakie są znowu ogromne okna. I co my tu mamy? Znowu jakieś okienka, prawda? No, w budynku banku to chyba nikt w suterenach nie musiał mieszkać. Bardzo wątpię. Co my tu mamy? No, jakieś zwierzątka. Znowu jakieś takie tematyka mocno antyczna. Czyli taki tak zwany budynek tartaryjski, jak to mówią nasi przyjaciele ze wschodu. Ja się z Tartarią jakoś specjalnie nie identyfikuję, ale ciekawostka, jakie to są wysokie otwory drzwiowe. Zobaczmy, może jeszcze coś ciekawego zobaczymy na tych budynkach. Bo tu mamy ten taki wysoki budynek. Zobaczmy jeszcze tutaj. To jest w ogóle dobry klucz, bo poznaje się zabytkowe budynki po tym, że mają dachówkę. Prawda? Ale tu już jest raczej zwyczajnie. Chociaż są takie dziury. Czy sam ratusz jest zakopany? No,
Ciężko ocenić, ale na pewno coś tutaj kopią. Zobaczcie, co tu kopią? Co tu kopią? Znowu jakaś dziura. Dlaczego okrągła? Co oni tu znowu wykopali? Zobaczmy. Tutaj pewnie będzie starsze zdjęcie. Nie, nawet nie. Uwaga, głębokie wykopy. Znowu coś tam. Może to jest ten właśnie tunel, który się zawali. No nie wiem. Tu jeszcze może będzie jakieś zdjęcie sprzed remontu. I tak, choinka. A, choinka, no tak. Choinka się zawaliła. O, dobra. Tu widać, że był trawniczek. No coś tam kopią. No i ciekawe, co kopią. No i ostatnio coś dużo kopią, zauważyliście? No dobrze, to teraz patrzymy z innego kierunku, bo się coś przekręciło. Nieważne, teraz może to wyłączymy. Nie, to jest 2D. Może tu coś. O, jest wreszcie. Jest wreszcie satelita. Porządne. No, bez przesady z tą porządnością, ale o, widać tu też. Coś tu jest. Nie wiem co, ale może lokalsi wiedzą, to niech się odezwą, co tu kopią na rynku okrągłego. Może to jest budowa czegoś, a może znowu dotarli do jakichś neandertalczyków albo wojów z okresu napoleońskiego, albo inne bzdury, tak. A wiem, może znaleźli te greckie wazy. I scytyjskie te groty od strzał. To mnie zawsze bawi, no ale cóż. Także wiele jest poszlak mówiących, że była tu twierdza gwiazda. Przynajmniej w swojej szczątkowej formie, czyli bez dodatkowych remontów i umocnień. A to oznacza, że pod spodem mogą być różne ciekawe rzeczy, tunele, może nawet bardzo, bardzo głęboko, więc jeżeli mieszkacie w Kaliszu, to nasłuchujcie, czytajcie lokalną prasę, może się coś ciekawego dowiemy, może coś wreszcie odkopią. Także dziękuję za oglądanie filmu i zapraszam na następny.